Karol Adamski, radomski alpinista, himalaista, przewodnik górski i chyba oddany kibic Radomiaka Radom, bo tutaj widzę logo na koszulce Radomiaka. Tak jest, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, no właśnie, tak już zauważyłem te logo, ten herb Radomiaka Radom. No to właśnie powiedzmy, oddany kibic? Oddany kibic, tak. Jeśli tylko jestem w kraju, staram się iść na mecz, kibicować mojej drużynie. No kiedyś w tej historii mojej byłem też piłkarzem Radomiaka, ale po kontuzji w wieku 18 lat zakończyłem karierę. No właśnie, o Radomiaku Radom pewnie Państwo więcej jeszcze usłyszycie w naszych innych audycjach, między innymi magazynie sportowym, o tym jak Radomiakowi idzie w Ekstraklasie, no ale właśnie dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, jak wspinać się na najwyższe szczyty świata. Za tobą szczyt Manaslu, 8163 metry. No wysoko. No to ja się ciebie zapytam, jak się ogląda świat z ponad 8000 metrów? No troszkę tak jakby z kosmosu. To tak wygląda, że wschód słońca, bo to się widzi jako pierwsze podczas tego ataku szczytowego, to przełamywanie barier światła, które wychodzi zza horyzontu, a pod stopami gdzieś niżej jeszcze jest ciemno. To jest takie fascynujące, inny kolor nieba. Jest ono takie bardziej ciemne, taki ciemny błękit. No czuję się taką powagę miejsca, w którym się stoi, że po prostu jesteśmy tak wysoko, że wszystko, które zostało poniżej, jest tak naprawdę u naszych stóp. Szczyt zdobyłeś 26 września o godzinie 7.40. Oczywiście te godziny poranne są związane z tym, że atakuje się szczyty, tak? W nocy zaczyna się atak szczytowy. No właśnie, no to powiedzmy o tym samym ataku szczytowym. Jak to wyglądało, o której wyruszyliście? No i czy ten atak szczytowy był trudny, był ciężki? Atak szczytowy tak naprawdę miałem podjąć 25, ale z powodów silnego wiatru przeczekałem noc, przeczekałem dzień. Doszła wtedy cała moja ekipa, z którą wspólnie spędzaliśmy czas w bazie. I zaatakowaliśmy szczyt 26, czyli wstaliśmy około godziny 12, koło północy. Wyszliśmy krótko zaraz po, z tego powodu, że na tej wysokości też nie przyjmuje się jakiegoś konkretnego śniadania, gdyż no spowoduje to po prostu wyrzucenie tego z organizmu na tej wysokości i organizm będzie się koncentrował na trawieniu, a tak naprawdę przynajmniej w moim przypadku miał się bardzo koncentrować na tym, żebym oddychał równo, wkręcając się w te swoje takie obroty na wysokości i brnął do góry. Bardzo powoli zdobywałem wysokość, ale wiedziałem, że tak będzie, więc psychika tak naprawdę kontrolowała to. I tak jak stwierdziłeś, około godziny 7.40, bo tak wychodzi ze zdjęć, nie patrzyłem na zegarek akurat wtedy, ale pierwsze zdjęcie szczytowe to jest godzina 7.42, więc no radość wielka, może nie było tego widać na twarzy, bo była zamarśnięta, ale no troszkę ten głód taki tlenowy mi się wydaje, że spowodował też ograniczenie tej radości do takich, można powiedzieć, minimalnych symptomów tego ukazywania na zewnątrz tej radości. Mhm. Bo z tego, jak widziałem później nagranie, które niedawno dostałem, no to byłem bardzo, bardzo zmęczony. No, można powiedzieć krańcowo wyczerpany. A na szczycie czułeś, tak jak powiedziałeś, radość, której nie mogłeś w jakiś sposób wyeksponować, czy raczej taką ulgę? Czy może to była ulga, że udało mi się, dotarłem na szczyt Manaslu? Znaczy, no jeszcze tej ulgi nie było, bo wiadomo, że trzeba zejść. A tego dnia zeszliśmy aż do bazy na 5000 metrów. Dałem się namówić kolegom, z którymi tak naprawdę później schodziłem. I to był największy problem, bo oni zdobywali na tlenie, ja bez tlenu i troszkę zamęczyłem się, co odczuwam do dnia dzisiejszego. Trzy palce u lewej stopy, wciąż troszkę drętwę. Może nie tyle odmrożone, co jeszcze obite dodatkowo, więc ale
powolutku wracamy do zdrowia. No właśnie, zaraz o samych trudnościach tej wyprawy oczywiście porozmawiamy. Zaczęliśmy trochę jak u Hitchcocka, od samego punktu kulminacyjnego, ale właśnie, przejdźmy do genezy tej wyprawy. Oczywiście rozmawiamy o Manaslu, bo to zdobycie tego szczytu jest za tobą. To twoja ostatnia, najnowsza wyprawa. No właśnie, no to opowiedz nam, od czego to się w ogóle zaczęło? Skąd pomysł, żeby wejść na Manaslu? Pomysł ten już od 2017 gdzieś brnął w głowie, wkręcał w obroty, jeśli chodzi o to, żeby zacząć ośmiotysięczniki od czegoś łatwego. Jak się teraz okazuje, 8163 metry. Nie ma łatwych ośmiotysięczników. Kiedyś myślałem o Choju, później były problemy z zamknięciem Chin, z problemem dostania się pod tą górę, więc ponownie pomyślałem, żeby przeatakować Manaslu, więc w zeszłym roku ponownie tym razem doszło do skutku, bo w 2017 tak naprawdę zrezygnowałem z wyprawy dzień przed z powodu choroby mojego syna. W życiu to twoja trzecia próba. Tak, do trzech razy sztuka. Zdobycia Manaslu. W zeszłym roku było blisko, bo tak naprawdę gdybyśmy po aklimatyzacji w obozie trzecim, gdzie byśmy pierwszym zespołem, który w pełni przespał i zaaklimatyzował się w Trójce, zeszliśmy, odpoczęliśmy, wyszliśmy do ataku szczytowego, gdzie nasi Sherpowie, no w zeszłym roku było to wejście z pomocą miejscowych Sherpów wysokościowych. W zeszłym roku nasi chłopcy wynosili depozyty tlenowe, byli o jeden dzień drogi przed nami. No i ta lawina uderzyła w 30, z tego co pamiętam, 37 osób, z czego 17 ciężko raniła. No i właśnie naszego Anupa zabiła ta lawina. Także zeszliśmy do obozu drugiego, gdzie musieliśmy tak naprawdę podjąć decyzję, co teraz. Po stracie można powiedzieć trzech naszych bardzo dobrych Sherpów, bo dwóch trafiło do szpitala. No a Anup wciąż tam w tym obozie trzecim leżał w namiocie przez kolejne bodajże 3 czy 4 dni, bo najpierw ratowaliśmy ludzi, którzy potrzebowali pomocy, którzy jeszcze żyli, a Anup helikopter zwiózł jako ostatniego. Mhm. No i tak naprawdę wróciłem w tym roku. To była taka decyzja wrócić czy zostawić tą górę na później, bo podjąłem w zeszłym roku taką decyzję, żeby spełnić swoje marzenia i wejść na 14 ośmiotysięczników, zdobyć tą koronę Himalajów i Karakorum. Także wiedziałem, że będę musiał tam wrócić kiedyś. Ale postawiłem na to, że 2 lata z rzędu raczej ta zła pogoda nie może się tam trafić. Poznałem tą górę, także chciałbym jak najszybciej wykorzystać tą znajomość z górą, czyli żeby się nie pozmieniało za dużo. I w tym roku pojechałem na początku, pod koniec sierpnia. I zdobyłem. Zdobyłem tą górę, z czego się bardzo cieszę. I wiem, że organizm zareagował bardzo dobrze na wysokość i wiem, że potencjał jest na kolejne szczyty ośmiotysięczne. Jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy? Mówi, że już to była trzecia próba zdobycia Manaslu, więc pewne doświadczenie, no i też no, z własnych doświadczeń, no bo to nie jest twoja pierwsza wyprawa na wysokie góry, więc wiedziałeś, jak się do tego przygotować, no ale właśnie, jak to wygląda? Jak się trzeba przygotować? Co trzeba ze sobą zabrać? Czy na przykład znasz koszty, możesz zdradzić takiej wyprawy? Jak wyglądają te wszystkie przygotowania, ile one trwają, no i też ile trzeba zapłacić, żeby w ogóle pójść w tak wysokie góry? Koszta, no to zacznijmy od kosztów, bo to najbardziej boli w takich górach. Jeśli chodzi o koszta wyprawy w stylu takim, jak w zeszłym roku wchodziłem, czyli z pomocą szerpów i z dodatkowym tlenem, wtedy rezerwowym, też miałem zdobywać bez tlenu, to jest około 14 tysięcy dolarów plus przelot.
i oczywiście cały sprzęt, który musimy sobie kupić wysokiej klasy, żebyśmy nie odmrozili się gdzieś w wysokich obozach. Jeśli chodzi o taki styl, w jakim zdobywałem w tym roku, no to jest około 7 tysięcy dolarów, czyli mamy połowę. A przygotowania, no tak jak stwierdziłeś, no nie możemy niczego zapomnieć i tego starałem się pilnować, bo jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak naprawdę nie przygotowywałem się w ogóle do tej wyprawy specjalnie trenując, ale przebywałem w górach tak naprawdę do sierpnia więcej niż 3/4 czasu w tym roku. Więc tak naprawdę wkręcałem organizm na wysokości cały czas z delikatną chwilą na odpoczynek między wyprawami, które trwały po 3-2 tygodnie, a odpoczywałem około 5 dni. Człowiekiem gór. Tak. Do tego czasu, zanim wystartowałeś. I wiem, że to tak naprawdę najlepiej aklimatyzuje do tego wysiłku na wysokości. Ale oczywiście jest dużo innych metod, bo tak naprawdę w maju również byliśmy na Denali, czyli najzimniejszej górze świata. I cały mój zespół bardzo dobrze się przygotował na siłowni. Tak naprawdę możemy ustawić sobie bieżnię pod najwyższym kątem nachylenia, dorzucić sobie jakieś obciążenie na barki bądź plecak, założyć z obciążeniem i guma do obciążnika, która nas ściąga w dół, a my ciągniemy do góry. Więc jak nie ma się góry w okolicy, można oczywiście przygotować się tak. No dobrze, jak wspominasz tę wyprawę, początki, jak zaczęliście wchodzić, zdobywaliście pierwsze bazy, no właśnie wydawało się, że już czułeś, że uda mi się w tym roku? Ja tak naprawdę wiedziałem już w zeszłym roku, że mi się uda, tylko tyle, że pogoda, to te opady śniegu w zeszłym roku pokrzyżowały plany, lawiny schodziły co chwila. W tym roku było już widać to od początku trekkingu, że jest większa przejrzystość powietrza. Widzieliśmy szczyt już bodajże trzeciego dnia z lasu. Był taki wycinek drzew, gdzie pokazało się Manaslu. Wtedy do niego mieliśmy jeszcze 5 km w pionie. Byliśmy na 3000 metrów, a tutaj taka potężna góra przed nami. I każdy kolejny dzień tak naprawdę pokazywał to, że są lepsze warunki. Doszliśmy do bazy na wysokości 5000 metrów, spaliśmy. W zeszłym roku spaliśmy 200 metrów niżej. Spaliśmy pod ścianą, która tak naprawdę, z której w ostatnim dniu, jak schodziliśmy z góry w zeszłym roku, lawina uderzyła nawet w obóz. Więc w tym roku nasza agencja postarała się o to, żebyśmy mieli wyżej w bezpiecznym miejscu. Co zaprocentowało tak naprawdę budowaniem lepszej aklimatyzacji. Co było później widać wśród ludzi, którzy z nami wchodzili. Pozdrawiam tutaj dwóch wspinaczy z Polski, Szymona i Sławka, którzy tak naprawdę, Sławek już zdobywca Everestu, Szymon to była jego pierwsza 8000 góra. W pięknym stylu zdobyli, z uśmiechem na twarzy wrócili i jeszcze pojechali na Daulagiri, które się niestety nie udało. To jest siódmy najwyższy szczyt świata. Wrócili już do kraju bezpiecznie, no bo tam się działy też niebezpieczne rzeczy na tym Daulagiri, więc cieszę się, że wrócili. A były jakieś niebezpieczne momenty podczas tej wyprawy na Manaslu? Na Manaslu. Były takie, można powiedzieć, zagrożenia ze strony Szerpów, którzy w jednym momencie pomiędzy obozem czwartym a obozem trzecim, na takiej ściance, na której trzeba było się troszkę powspinać, nie puścili nas, żebyśmy zjechali. My byliśmy strasznie zmęczeni po szczycie, bo to było, jak wracaliśmy po szczycie, gdzie tak naprawdę daliśmy im do zrozumienia, że oni idą bardzo wolno, idą na tlenie, to była bodajże jakaś chińska ekspedycja. Chcieliśmy szybko zjechać, ustąpić im. Tak naprawdę wepchali się do góry i wisieliśmy w liczbie około 30, może nawet 40 osób na
może na dwóch punktach asekuracyjnych, na dwóch takich szablach metrowych, śnieżnych, wbitych w śniegolód, więc w każdej chwili mogło to strzelić i mogliśmy wszyscy naprawdę spaść na dół. Mhm. A pamiętasz jakieś takie trudne momenty podczas właśnie wchodzenia na szczyt? Czy nawet już po zdobyciu szczytu powiedziałeś o palcach u stopy? Rozumiem, że te odmrożenia dawały się we znaki. Nie czułem tego aż do zejścia do obozu pierwszego. Później już po pozbieraniu wszystkich depozytów ze wszystkich obozów, tak naprawdę ten ciężar plecaka 28 kg przytłaczał niesamowicie i tak naprawdę później przy samym zejściu te uderzenia palcy o przody butów, to tak naprawdę spotęgowało ten ból, który od obozu pierwszego do obozu bazowego normalnie zbiegałem w 30-35 minut, a teraz ponad 2 godziny schodziłem. W potężnych takich męczarniach bym rzekł, że chłopcy mi nawet pomagali w niektórych miejscach, bo no byłem kompletnie wycieńczony i obolały te nogi i po prostu powodowały, że musiałem tak wolno iść. No właśnie, jak się zachowuje organizm na takich wysokościach? No bo to jest jednak wysiłek no, wyczerpujący bardzo mocno. Tak jak wspomniałeś, potrzebowałeś czasami pomocy. Mówiliśmy o tych przygotowaniach, no ale czy da się przygotować na takie warunki? No bo jednak siłownia i wspinanie się po schodkach z obciążeniem to jest co innego niż no tutaj wchodziłeś bez tlenu. No to jest spora różnica w przypadku wchodzenia z tlenem. No więc czy da się przygotować na takie warunki, na takich wysokościach? Tutaj akurat bym powiedział, że bardziej głowa zadziałać musi niż mięśnie. Jeśli głowa będzie wiedziała, że pozytywnie nakręca organizm, to tak naprawdę nic nie stoi człowiekowi na przeszkodzie, ale jeśli wejdzie jakieś zwątpienie, podłamanie, nie radziłbym wtedy kontynuować ataku szczytowego. Organizm tak naprawdę koncentruje się głównie na krążeniu i oddychaniu w takich górach. Tam dużo się nie myśli. Góry wysokie, które nie są trudne technicznie, tak samo jak tutaj ten szczyt, tak naprawdę powodują, że musimy się skoncentrować na rzeczach podstawowych i o niczym innym nie myśleć. Nie wprowadzać sobie jakiegoś innego dodatkowego balastu myślowego. Ale na pewno są takie momenty. Jesteś, nie wiem, na 7000, w tej ostatniej bazie. Jest ciemno, jest zimno. No i nawet jeżeli głowa może w jakiś sposób myśli pozytywnie, no to na pewno organizm daje sygnały, że nie daje rady. Jest ciężko, nie ma tlenu, jest zimno. Nie chcę wychodzić z tego namiotu. Tak, ale tutaj akurat górę wzięło moje doświadczenie, czyli tak naprawdę już setki wypraw w góry wysokie. Więc trzeba wstać, trzeba przeżyć, trzeba wrócić i to jest taka podstawowa myśl. W moim przypadku jestem takim, można powiedzieć, zadaniowcem. Wstanie i zrobienie, wykonanie swojego zadania i bezpieczny powrót to jest coś, do czego po prostu całe moje życie przygotowywałem i wiedziałem, że gdzieś na końcu trafię w te góry 8000. To jest tak naprawdę lata przygotowań do tego. Mhm. A mówiłem wcześniej, że się nie przygotowywałem, ale tak to jest. Czy czujesz strach tak. W górach? Tak, bo to jest naturalne, że jesteśmy w takich miejscach, które tak naprawdę zagrażają życiu w każdym kroku naszym na tych wysokościach. Czy lawina? Lawina tak naprawdę, jak w naszym świecie górskim się mówi, że lawina nie wybiera, czy ktoś jest nowicjuszem, czy ktoś jest profesjonalistą, więc tego się najbardziej bałem. Oczywiście szczelin śnieżnych, no i ludzi. Niedoświadczonych ludzi w górach, którzy tak naprawdę poprzez swoją złą technikę, złe używanie sprzętu wspinaczkowego
potrafią spaść na głowę nawet. A też właśnie współtowarzysze takiej wyprawy, też nie wiem, boisz się tego, że w sytuacji takiej kryzysowej ktoś nieobliczalnie się zachowa na przykład, tak jak trochę przy, jak opowiadają ratownicy wodni, jak ktoś się topi i tak. Ratownik podpływa, żeby uratować, są specjalne chwyty, bo człowiek czasami no, nie panuje nad tym. Dokładnie tak. Tak samo jest w górach. Jak sobie cofnąłem w pamięci tą ostatnią grań, która tak naprawdę wprowadza na szczyt, zagrożenie było bardzo duże, bardzo wysokie nachylenie terenu. I w tamtych momentach, widząc ludzi mniej doświadczonych, jeśli wyrwaliby stanowisko, to tak naprawdę spadłoby mnóstwo ludzi. I to zachowanie ich no, było zaskakujące i pozytywne dla mnie, gdzie widziałem wcześniej, że się potykali. Nie mówię o moim zespole oczywiście, bo później dogoniło nas kilka innych zespołów, szczególnie mnie, bo dużo wolniej od mojego zespołu się poruszałem z racji tego, że szedłem bez tlenu. Ale jest w głowie to, żeby po prostu zwracać uwagę na zachowanie innych. A nawet powinno się wyjść tak jakby przed nich i im pomóc. Jeśli się widzi, że nie chcą odpuścić, a cisną do końca w tym zagrożonym terenie. Teraz zadam ci pytanie, które pewnie chciałoby zadać wielu naszych słuchaczy i pewnie każdy ma je w głowie, kiedy rozmawia z himalaistą. Po co ty w ogóle tam wchodzisz? Tam jest wysoko. Przy ataku szczytowym jest ciemno. Tam jest bardzo zimno. To wiele kosztuje, tak jak powiedziałeś. Kilka tysięcy dolarów. Po co w ogóle wchodzić na tak wysokie góry? Kocham to robić przede wszystkim. Czuję się tam tak naprawdę wolny. Uwielbiam podejmować takie decyzje na takich wysokich górach, które są niezależne od nikogo. I ta wolność, i wydaje mi się, ale tego już akurat nie potrafię kontrolować, takie uzależnienie od adrenaliny, która w czystej formie, bo to przecież też można nazwać sportem wyczynowym, walczy się ze samym sobą. Jest bardzo mało dyscyplin sportowych, które tak naprawdę twoim rywalem jesteś ty. To nie jest góra. Góra jest tylko takim małym poligonem doświadczalnym, na którym chcesz sprawdzić samego siebie. A cała reszta siedzi w tobie, w twoich możliwościach i w tym, co chcesz pokazać też na zewnątrz jako twoja osobowość. W moim przypadku bardzo lubię nauczać, przekazywać swoje doświadczenie innym i mam nadzieję, że jeszcze długo będę mógł uprawiać ten sport i przekazywać tą wiedzę następnemu pokoleniu. Czy ciężko przekonać rodzinę do wyjazdu? Ciężko, chociaż powiem, że coraz łatwiej. Chociaż teraz z 8-tysięcznikami, tak jak stwierdziłeś, że to są bardzo drogie wyjazdy, no to też jest gdzieś podszczypywanie budżetu rodzinnego, na co tak naprawdę... No właśnie, bo co słyszysz? Karol, po co tam jedziesz? Po co no tak, znowu może, zabierasz pieniądze może, z konta? Może byśmy pojechali gdzieś na wakacje. Nad morze, tak naprawdę, ciepłe no, kraje. Też bym chciał wypocząć i tak naprawdę chyba w przyszłym roku jakieś 2 tygodnie znajdę w tym swoim grafiku wysokogórskim. Tak. No i tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, że jak się siedziało gdzieś tam wysoko, było zimno, ciemno, przyszło do głowy myśl teraz właśnie podczas tej pierwszej nocy, gdzie tak naprawdę bardzo, bardzo wiało i nie wyszedłem do ataku szczytowego. Co ja tu robię? Czemu nie posiedzę sobie z dziećmi, które tak naprawdę bardzo rzadko mnie widzą, z żoną? Nawet w zaciszu, w zacisznym kącie swojego domu, gdzieś w sadku, na leżaczku.
a ja tak naprawdę tutaj w ekstremalnych warunkach i zaraz wyjdę i będę narażał swoje życie. To jest takie największa bariera, jeśli chodzi o wyjście z domu. Nie lubię się żegnać aż tak bardzo, bo wiem, że nie chcę, żeby jak coś się stanie, pamiętali mnie z tego pożegnania. Więc też nie dobijam do głowy sobie oczywiście tego, że coś może się stać takiego, że nie wrócę, ale zawsze gdzieś to wiruje, że może się coś stać. No właśnie, ty mówiłeś, że nie lubisz się żegnać, że nie chcesz być pamiętany z tego. No właśnie, no bo jest ryzyko. To jest niebezpieczny sport, wchodzenie na tak wysokie góry. Przypomniałeś też sytuację właśnie z zeszłego roku, kiedy atakowaliście Manaslu. Tam zginął jeden z szerpów. No właśnie, ale czy gdzieś tam to krąży z tyłu głowy? Że może tak się stać. No na pewno gdzieś tam krąży. Na pewno krąży i na pewno dodaje to takiego poczucia zwiększenia koncentracji. Bo mam trójkę dzieci, mam żonę, mam przyjaciół, z którymi chciałbym jeszcze pójść wiele razy w góry. Więc to mnie tak nakręca, żeby tego błędu nie popełnić. Ale tak jak mówiłem wcześniej, są jeszcze rzeczy, które są niezależne od nas, jak lawiny, jak no, szczeliny, to już też można technicznie wypatrzeć i obejść, czy pokonać w inny sposób, ale no, najbardziej to jest jednak załamanie pogody i lawiny to są takie największe zagrożenia gór wysokich. Już powoli kończymy naszą rozmowę. Niestety czas szybko leci, jak się dobrze rozmawia. Twoje plany na przyszłość. Chcesz zdobyć wielkiego szlema zdobywców. No właśnie, wytłumacz, na czym to polega, no i na jakim etapie już jesteś. Wielki szlem zdobywcy to jest zdobycie trzech koron, czyli korony Himalajów i Karakorum, 14 ośmiotysięczników, które wchodzą w ich skład. Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów każdego kontynentu. I korony wulkanów Ziemi, czyli najwyższych wulkanów każdego kontynentu. Jeśli chodzi o wulkany, brakuje mi dwóch wulkanów. A jeśli chodzi o koronę Ziemi, brakuje mi trzech gór. No i ośmiotysięczniki, jeszcze 13, ale to spokojnie da się nadrobić. Tak jest. Bardzo chciałbym w ciągu 2 lat zakończyć te dwie pierwsze te koronę Ziemi i koronę wulkanów Ziemi. Będą to bardzo drogie ekspedycje, dlatego zostawiłem je na koniec, bo to jest Everest i Antarktyda. Na Antarktydzie też chciałbym podjąć zadania, którego też nie zrobił jeszcze nikt na świecie. Zresztą tej wersji Wielkiego Szlema też nikt jeszcze nie zrobił, więc jeśli bym to zakończył też z koroną wulkanów, no byłoby to sukcesem na skalę światową, ale chciałbym polecieć na Antarktydę, zdobyć najwyższy szczyt, najwyższy wulkan i do tego już tam jestem, chciałbym jeszcze wejść na biegun, dojść do bieguna południowego, no i ten wielki szlem oczywiście zakończyć wejściem na biegun północny kiedyś w przyszłości, więc to jest taka moja zajawka na, mam nadzieję, najbliższe 10 lat. No to życzymy ci. Ja też tobie życzę, Karol, żeby się udało, żebyś zdobył ten wielki szlem zdobywcy. Ja dziękuję ci dzisiaj za rozmowę. Moim i państwa gościem był Karol Radomski, alpinista, himalaista, przewodnik górski. No i tak jak wspomnieliśmy, oddany kibic Radomiaka Radom. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.